podrzeszowskiej winnicy Maria Anna rośnie 2 hektary winorośli, w sumie 12 odmian do produkcji białego i czerwonego wina. Jest tu m.in. Chardonnay, Ortega, Bianca, Regent i Akolon. Wrzesień to czas zbiorów i choć owoców jest mniej niż w zeszłym roku, znawcy przekonują, że nie ma na co narzekać. W tym roku akurat nie było dużo deszczu, ulew, jest bardzo dużo pogody, prawda? I zbiory jak na ten rok są bardzo dobre. Uprawy odczuły wprawdzie majowe przymrozki. Później część zaatakował grzyb, ale pomogły odżywki i wrześniowe słońce. Za momencik przyjedzie ciągnik, który przywiezie owoce, które będziemy właśnie przetwarzać. Wrzucimy do tej maszyny, do szypułowiarki, zwanej potocznie młynkiem. Ona ma za zadanie oddzielić właśnie szypułki, które znajdują się w tej skrzynce, od owoców, które tym wężem są tutaj dostarczone do kadzi. Świeżo wyciśnięty sok będzie następnie fermentowany. Wcześniej jednak sprawdza się poziom cukru. Są na to dwa sposoby. Pierwszy polega na pobraniu odrobiny soku do probówki. W niej umieszcza się cukromierz, który pozwala odczytać zawartość cukru w owocach. Dla wina czerwonego 21-22 Brixy to taka zawartość cukru, która pozwoli nam uzyskać naprawdę dobre wino i jakość powinna być naprawdę wysoka. Pomiar można powtórzyć używając tak zwanego reflektometru. Nieosładzanie soku cukrem gwarantuje lepszą jakość wina. Tę ostatnią, zdaniem właściciela winnicy, da się uzyskać dzięki zielonemu zbiorowi. Zrzuca się, obcina się część gron, które, że tak powiem, słabo rokują na przyszłość. Czyli jeżeli na krzaku mamy odrosty, tak zwane pasierby, i z tych pasierbów wyrastają grona, należy je zrzucać. By utrzymać odpowiedni poziom cukru w owocach, w winnicy Maria Anna obcięto 40% jeszcze zielonych winogron. Dlatego też wina będzie w tym sezonie mniej. Właściciel liczy, że wyprodukuje około 5000 sztuk butelek, a swoją działalność opiera głównie na enoturystyce. Wino jest pasją i samo w sobie jako pasja jest cudownym zajęciem. Natomiast żeby miało to uzasadnienie ekonomiczne, to każdemu polecam do winnicy zdecydowanie jakieś pomieszczenia, w których można przyjąć grupę, przeprowadzić degustację. Każda odmiana wina różni się smakiem. Na przykład w Akolonie wyczujemy owoce leśne, jeżyny, czarny bez, aronia. A znowu w Regencie, on jest taki, jak weźmiemy go do ust, on na języku ma taki posmak cierpkości. Właściciele winnic przekonują, że Polska ma dobry klimat do uprawy winorośli. Odstrasza jednak biurokracja, która ciągle jeszcze utrudnia proces legalnej sprzedaży wina. Majka Rajska, Agroflash.